serwerko i już tłumaczę, o co chodzi. Ta gra to Persona 5 Royal. Jest sobie w niej taki pan, nazywa się Okumura, który rujnuje całą grę swoim poziomem trudności. Męczyłem się ze skurwielem kilka razy. Nie, taka walka trwa ponad pół godziny. Ale wygooglowałem sposób na niego. Swoją drogą jest naprawdę psujące grę to, że ja rozumiem na przykład w Final 7 weapony, które były pobocznymi bossami i każdy, kto się na nie rwał, wiedział, na co się rwie i wszyscy byli w porządku z tym, a tutaj no niestety to jest boss, który jest wymagany do przejścia tej gry, do popchnięcia fabuły do przodu. No nie powinno się tak robić, panie Atlusie. A nagrywam to z tego względu, że parokrotnie, gdy napotykałem w grach ciężkich bossów, to lubiłem nagrywać swoją reakcję i trzymać w szufladzie. Niestety część tych moich reakcji poszła w diabły, gdy straciłem dane z dysku przenośnego. Postanowiłem wypróbować funkcję streamowania na Facebooku, ponieważ po pierwsze to może okazać się całkiem przyjemną, łatwo w obsłudze opcją. No i to będzie sobie na tym Facebooku, dodatkowo będzie mi się robił backup na dysku tego, więc będę miał pamiątkę w dwóch miejscach automatycznie. To jeszcze tak pokrótce wytłumaczę, na czym polega moja strategia. A później wyłączę mikrofon i już skupię się na grze i piciu piwa. Mianowicie, pierwszym z kroków, jaki trzeba podjąć, jest zmiana poziomu trudności, ale nie w tę stronę, co się wszystkim wydaje. Ja zmieniłem poziom trudności na najwyższy, czyli Merciless. Nie chcę mi się tłumaczyć dlaczego, tam jest po prostu im wyższy poziom trudności, tym mnożnik obrażeń jest większy, co powoduje, że tak naprawdę jeżeli ktoś gra w tę grę, rozumiejąc jej zasady, korzystając ze słabości przeciwników, to okazuje się, że wyższe poziomy trudności są tak naprawdę łatwiejsze. Ciężko to wytłumaczyć. W swojej drodze, gdy już dojdziemy do bossa, napotkamy kilka rodzajów przeciwników, każdy będzie miał inną słabość. Ja tutaj mam ściągawkę, żeby nic nie poprzanić, ponieważ no, każdy tutaj krok może mieć znaczenie. Look, that's it. That's the treasure. Tak się zestresowałem tym streamowaniem, że nie przełączyłem sobie widoku. A właśnie, jest jeszcze taka kwestia, że popsuł mi się jeden kabel HDMI, więc obraz przechwytuje z remote playa. To jest to maksymalnie 720p, ponieważ mam PS4 Slim. Gdybym miał Pro, osiągnąłbym te 1080p, ale na moje potrzeby nie wiem, czy gra jest warta świeczki. Okay. Let's go. Hokuri Nushi.
Chyba jestem debilem. I'll just add this. Podsumowując, pierdol się, Atlus, dziękuję bardzo.